To znaczy tak, z jednej strony oczywiście pamiętam wtedy smutek, ogromny smutek w sercu, ale z drugiej strony jak dzisiaj ogląda się te obrazy, to mam taką refleksję, że Polska wtedy była tak silna i wszyscy to widzieli, że wydaje się, że gdyby taka została, to byłaby niepokonana. A jeszcze gdyby chciała korzystać z nauk Ojca Świętego i budować na tym fundamenty, to myślę, że dzisiaj wszyscy bylibyśmy w innym miejscu. I przede wszystkim efekty tego, co zrobił. Pamiętajmy, że że Ojciec Święty był bardzo aktywny we wschodniej części bloku sowieckiego i wszędzie, gdzie się pojawiał, swoimi naukami podmywał wszystkie elementy marksizmu i pokazywał, jaka jest prawda o człowieku. W 1979 roku, kiedy po raz pierwszy był w Polsce, chwilę później powstaje Solidarność, wywieszając zdjęcia Ojca Świętego, nadając odwagi, ale nadając też takiej jakości, jeżeli chodzi o przekaz, który dawał Ojciec Święty, jakości wiedzy o świecie, który ośmieszała komunizm. I to jest, myślę, też istotne w dzisiejszym świecie, dlatego że Jana Pawła II wtedy komunizm chciał przewrócić różnymi prowokacjami, właśnie też tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, tymi różnymi papierami i tak dalej. Właśnie dlatego, że on był takim murem, który bronił duszę polską przed tym marksizmem. I problem polega na tym, że dzisiaj go już nie ma, ale on dalej jest murem, który broni duszę polską przed nową wersją tego marksizmu. I dlatego tak bardzo chcą go przewrócić. Pani poseł, właśnie problem polega na tym, że te materiały zostały przeanalizowane przez fachowych historyków. I wszyscy mówią, że to jest manipulacja, szczyt bezczelności i to jest rzecz coś niesamowitego. Na przykład w stosunku do kardynała Sapiechy sprzed kilku dni, a pani dalej to powtarza, te po prostu banialuki, okazuje się, że ten dokument był sfałszowany. I po prostu pomnik tak zasłużonej osoby. Nie tylko w Kościele, ale w ogóle w historii Polski. Niszczy się, oskarża się go o jedną z najgorszych z możliwych zbrodni. Śmierć cywilna, odbieranie człowiekowi godności na podstawie sfałszowanego dokumentu. Gdzie w TVN-ie za to przeproszono? I dokładnie tak samo jest w sprawie Jana Pawła II. Historycy właśnie, którzy się na tym znają, przeanalizowali i okazało się, doszli do całkowicie innych wniosków. Oni są profesjonalnymi badaczami w porównaniu do pana Overbecka, który wcześniej książkę pisał o tym, jak to fajnie Donald Tusk i Angela Merkel, jakimi są świetnymi liderami. I to jest jakby clue tego sporu, że tam nie ma faktów, tam jest jedna wielka manipulacja. Ale ja dziękuję za to pytanie, bo pewnie wiem, dlaczego jest do mnie kierowane, dlatego że jestem twórcą rejestru pedofilii i chcę powiedzieć, że się okazało, że rzeczywiście jest tak, że akurat wśród Kościoła katolickiego były statystyki znacznie niższe niż we wszystkich innych zawodach. I problem tylko polega na tym, i wracając do tego, co pani mówiła, pani mówi, że ja krzyczę, to ja w takim razie powiem bardzo spokojnie. Jaki konkretnie ma pani zarzut wobec kardynała Karola Wojtyły, to będzie nam łatwiej. Ja wiem, dlaczego ludzie wyszli dzisiaj na ulicę. Dlatego, że chcą bronić prawdy. Chcą bronić prawdy, dlatego że bardzo dobrze pamiętają, jak wyglądały procesy w czasach PRL-u. Procesy, które bardzo często były fasadowe, gdzie prawda nie miała żadnego znaczenia, gdzie z góry było wiadomo, kto ma być skazany, z góry było wiadomo, kto jest zły i nie słuchano w ogóle drugiej strony. I problem polega na tym, że ten materiał w TVN-ie i powtarzany potem przez wszystkie media właśnie był dokładnie taki jak wtedy. I ludzie protestują przeciwko temu. Dlatego, że widać, tutaj właśnie widać pani poseł, ona kompletnie za każdym razem, kiedy się pyta konkret, no to tutaj ucieka Michalik, tu Poznań, tu coś tam i tak dalej. Pojęcia zielonego nie ma, tak jak większość tych ludzi, którzy się zajmują sprawą. A problem polega na tym, że właśnie Karol Wojtyła w przypadku tych osób, o których mówimy, to reagował szybciej niż państwo. To znaczy suspendował akurat tych księży. To badanie rzetelne przeprowadzili dziennikarze, którzy się znają na tej sprawie. Co więcej, okazało się, że na przykład materiał zaczyna się od cytatu z biskupa Wecklanda, jak dobrze pamiętam, który mówił, że to wszystko zaczęło się od kardynała Sapiechy w czasie, kiedy był więziony przez Niemców. On nigdy nie był więziony przez Niemców. I ani słowa nie ma w tym materiale na temat tego, kim był ten człowiek. Ani słowa nie ma. Że regularnym oszustem, skazywanym i tak dalej. Po co? Bo to by przeszkadzało w tym materiale. I takich elementów trzeba... I dlatego ludzie wyszli na ulicę. Bo Polacy wyczuwają ten fałsz w obronie prawdy. Ale po drugie wyszli też dlatego, że mają, moim zdaniem, pełną świadomość, że tu walka się toczy o coś znacznie większego.
O co? Mianowicie walka się toczy o to, że tak jak kiedyś marksiści walczyli po pierwsze o to, żeby nie było tak jak w naszej cywilizacji, że są równe władze, to znaczy jest władza polityczna, jest władza duchowa i to są władze wobec siebie równe. Oni chcą mieć władzę absolutną. Tak jak wtedy, tak i dzisiaj, tylko inaczej to się nazywa, przemarkowali się ten. Po drugie, oni walczą, żeby dekalog już nie miał znaczenia. Dlatego, że jeżeli jest dekalog, to znaczy są uniwersalne prawa, których nie da się zmienić, no to to oznacza, że władza tych wszystkich twórców światowych jest ograniczona, a oni chcą mieć władzę nieograniczoną. Po trzecie wreszcie dlatego, że oni rozumieją, że będą wygrywać wybory tylko wtedy, kiedy przeprowadzą swoją permisywną rewolucję, która ma doprowadzić do tego, ma przede wszystkim młodzież przekonać do tego, że odciąć młodzież od korzeni, od wszystkiego, co było, od tradycji, od historii, dlatego, żeby w imię niby wolności, wyemancypowania od wszystkiego, ale tak naprawdę, tak jak Jan Paweł II właśnie mówił, że człowiek, który nie będzie miał tej wiedzy o ponad 2000 lat, które budowało chrześcijaństwo, tych fundamentów chrześcijaństwa w Europie, to jest człowiek, który tak naprawdę nie będzie wolny, tylko będzie zniewolony, którym bardzo łatwo będzie można manipulować. I ludzie, i Polacy bardzo dobrze to rozumieją. I dlatego wyszli dzisiaj na ulicę. To ja chcę powiedzieć, że to, co pani poseł powiedziała i trochę powtórzył pan poseł, to jest jednak szczyt bezczelności. Bo to jest coś takiego, nie to jest takie, bo to jest, bo to jest, bo to jest takie, nie byłem to jest takie zadawanie pytania. My tak nie naprawdę nie wiemy, my panie tak naprawdę, proszę, ale to tłumacz, ale to próbuję powiedzieć. Gdzie? To próbuję powiedzieć, to próbuję powiedzieć, to niech pan się nie drze. To już panu mówię, ale to już panu mówię, to już panu mówię, no to niech pan posłucha. No to dobrze, ale to potrafi pan posłuchać. To jest takie gadanie, że my tak naprawdę nie wiemy, czy Jan Paweł II tuszował, czy nie tuszował. To dopiero mamy wyjaśnić. Otóż chcę państwu powiedzieć, że my wiemy, rzetelni dziennikarze wiedzą, Polacy wiedzą, jak tylko wy nie wiecie. Jak wszyscy wiedzą, to pokażcie. Szanowni państwo, oddajmy głos jeszcze kolejnemu gościu.